godzinie 14 siły polskie zostają niespodziewanie zaatakowane przez bolszewicki III Korpus Konny Galia Brzeszkiana. Oddziały polskie zostają w większości wybite. Nieprzyjacielska kawaleria wdziera się do niebronionego Płocka. Duchowni harcerze. Obronę Płocka od strony Wisły wspiera flotylla Wiślaka. O zwycięstwie decyduje zaangażowanie i ofiarność mieszkańców. 19 sierpnia około godziny 11 Płock jest wolny. Właśnie powiedziałem, że w końcu się spotkamy. A to chyba nie noszę, że to cicho. No właśnie chciałbym, ale... W domu, nie ja to robię. Przez bolszewicki III Korpus Konny Galia Brzeszkiana. Oddziały polskie zostają w większości wybite. Nieprzyjacielska kawaleria wdziera się do niebronionego Płocka. Zarówno wśród cywilów, jak i żołnierzy, Polacy grabią, biją, walczą, są bezwzględne. Polacy jednak nie dają za wygraną. Do walki o Płock na równi z żołnierzami stają cywile, mężczyźni i kobiety. Obronę Płocka od strony Wisły wspiera flotylla Wiślaka. O zwycięstwie decyduje zaangażowanie i ofiarność tutti militari. Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich się znalazło miasto, za męstwo i waleczność, mianuje miasto Płock kawalerem Krzyża Walecznych. Chwała bohaterom! Dobra.